Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii warunków zabudowy dla inwestycji budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Marii Dąbrowskiej. Projekt uchwały również rozumiem, że tutaj przedstawi pan Stanisław Góry. Tak samo, proszę państwa, Urząd Miasta zwrócił się do nas o wydanie opinii, gdzie zająć całą inwestor, czy zająć tą działkę, którą pokazuje, pod budowę budynków wielorodzinnych, dziewięciopiętrowych. Ta działka, proszę państwa, jeżeli ktoś już zna ten teren, już jest zabudowana. Pięć dużych bloków. Tam się coś zmieści. Natomiast tą działkę chcą zabudować. Oczywiście doczytałem się w tym całym naszym piśmie, że wjazd ma być od strony tutaj Marii Dąbrowskiej, jak również od ulicy Pokrzywki, tutaj ten, który pokazuje, przez tą działkę i do tych, na to jest mieszka. Nie, tylko do. Proszę państwa, to jest to samo, pokazane, jak te budynki mają być usytuowane. Jeden, drugi i trzeci, ten ma być połączony. Wiadomo, jaka jest odległość w bloku marcy? Tak, to jest zgodnie z przepisami. Ale 9 piętr, no tak, ale 9 na 4 to są przepisy budowlane. Proszę państwa, jak to wygląda ta działka, no to w tej chwili to jest to. Tu jest. Ja byłem, no i tak szczerze, ja się dziwię tym ludziom tam sąsiedla, albo jeszcze skończę. I ja dzisiaj to zrobiłem zdjęcie i to jest ta działka pokazana, jak ona wygląda. Oczywiście po prawej stronie są te nowe bloki, po lewej stronie ten jest blok 37 na ulicy, przy ulicy. No jak sami widzicie, patrzcie się. Tu bloki i tutaj jeszcze między tymi blokami. Z okien będą zaglądać. Będziemy mieli z tych wybudowanych. Ja się dziwię, że oni nie proponują jeszcze wcześniej. Ja nie poważnie, że stanie się. To jest spółdzielnia wiktorii. No to teraz dyskusję, bo co to jest? Są to dyskusje, ale mam prośbę, żeby ta dyskusja przebiegała w sposób. Dziękuję bardzo. W sposób jakiś uporządkowany. Kto chce zabrać głos? Bardzo proszę. Przepraszam, czy mieszkańcy poinformowani ci z bloków obok zostali, że tam się coś tam nie zgodnie z procedurą, do pozwolenia na budowę muszą być powiadomione strony, jeżeli sąsiedzi. Że to chyba nie ma znaczenia. Ja rozumiem, że tutaj w tym momencie są jeszcze radni miejsca, którzy powinni tutaj tą informację na przykład też przekazać. Aczkolwiek no, pytanie jest komu? Blok 38. Tak, to jest chyba 38. Nie. Tak, proszę państwa, wygląda ta działka, która nie będzie tutaj zajęta, ponieważ za tym ogrodzeniem, a to jest ten blok 38. To ma być tutaj, zdaje się, w tym miejscu. Nie, to będzie wolne. Tam, taka odległość będzie. Tam, gdzie jest ten płot. Te drzewa, to jest ulica spacerowa, tam, gdzie płot, będzie do kierowca spuszczymy. Czyli nie jest tak ciasno, jak ktoś sobie wyobraża. W tym, że ja uważam, że ta informacja o tym, że powstaną nowe bloki, może mieć znaczenie ewentualnie dla tych, którzy się zastanawiają nad wykupieniem mieszkania w tych blokach już wybudowanych. A ci, którzy już płacili, to tak naprawdę pewnie są zaskoczeni i chyba nie mają możliwości odzyskania tych pieniędzy, nie mają jakby wyboru. Jeżeli nawet nie podoba im się to, że ta zabudowa powstanie, bo w momencie, kiedy się decydowali i wpłacali tą kaucję, zapewne jeszcze nie było tych planów i nie było takiej możliwości tych właśnie budowy tych nowych budynków. Dlatego obawiam się, że może mieć podobną sytuację jak kiedyś, że też mieszkańcy nagle stwierdzą, że tych powiedzmy potencjalnie tych już bloków wybudowanych, że w tym momencie jest inna zupełnie sytuacja niż ta, kiedy oni wpłacali kaucję. Proszę pan Tomasz. Znaczy, to są te bloki nowe. Żeby była jasność, pomysł wybudowania jeszcze czegoś w tym miejscu jest, nie podoba mi się najkrócej rzecz biorąc. Natomiast odpowiadając tutaj panu radnemu Szczurkowi, nie wiem, czy pan miał okazję tam być, czy nie, ale ktoś, kto decyduje się kupić mieszkanie w tych blokach, to musi być ekshibicjonistą z założenia, dlatego że pomiędzy jednym a drugim, gdyby pan nie zmieniał tego zdjęcia, tego wcześniejszego. No, jest taki, że spokojnie sobie można obiad podawać z jednego okna do drugiego.
pomiędzy tymi blokami na tarczy. Tam chcieli mieć na zakupy bliżej, bo mają na wyciągnięcie... Tak, to zapewne też, natomiast mówię, no tutaj poszukanie czegokolwiek to jest... Ale to samo było na opozycjego, tak samo powstałem, bo krótko, jeden do tej strony powstało. Na Ruczaniu jest to samo, prawda? Rok przed roku. Szanowni Państwo, ja mam prośbę. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, to niech podniesie rękę i ja mu udzielę głosu. Proszę bardzo, pan Marek Bartoszek. Więc ja wiedziałem, że tam będzie budowa i to właśnie ta budowa, pięć bloków dłużej. I to było wiadomo, że to będzie pusty plac, nawet my się cieszyli, bo tam tylko cały czas rosły takie chaszcze. W ogóle tam wszyscy popijali i tak dalej. W ogóle było bardzo brzydko, źle, nikt tego mnie nie porządkował. Także byliby za tymi blokami, no. No i o tych drugich blokach jakby się szedł dalej. Wtedy pamiętam, nie było kiedyś nie było. Nie było. Ale to można sprawdzić. To jest dziwne. Były tam takie podchody, ja pamiętam, że coś tam ktoś pokazał. Była nawet kiedyś tutaj pani projektant. Koło Tomeksu, tam gdzie jest to Bajorko, tam miał być blok, tak? To pamiętam. Była dyskusja o tym, że te bloki też miały inaczej wtedy wyglądać, tak. Bo miały być bardziej rozstrzelone. Tak. Natomiast dokładnie jest tak, jak pan Marek mówił, rozmawialiśmy o kolejnym bloku, który miał być już przy Tomeksie w kształcie tak, tak jest, albo tak. Tak jest, zgadza się. No wiem, co to było. Nie wiem, no naprawdę to nie jest... W tej chwili to jest taka moda na takie budownictwo. Dlaczego? Dlatego, że ulica Siewna, proszę Państwa, od 29 listopada jest zabudowana. Zabudowuje się takie ulica. Cała ma być rządza Barei jest to samo. To są prawie okna w okna. Piękne mieszkania. I ludzie kupują. Także szanowni Państwo, to przypominam, że to jest działka prywatna, prawda? Czyli ktoś sobie chce tam zainwestować i co chce. Nie, no to nic, dlatego pilnujemy, prawda? Mamy tutaj w projekcie uchwały, rozumiem, są zawarte informacje, prawda? Każdy może przeczytać, jakie są informacje zawarte, które powinny zabezpieczyć interesy dzielnicy w tym względzie, żeby nie było później problemów związanych, że dzielnica wyraziła na przykład pozytywne opinie, a ktoś powie, że spowodowało to jeszcze większe utrudnienie, na przykład brak miejsc parkingowych i tak dalej. Proszę pan przewodniczący. Panie słowo, nie dziwię się tym radnym, że oczywiście jest to troszkę oburzające, natomiast tak jak w poprzednich przypadkach zabezpieczyliśmy przynajmniej tutaj interesy dzielnicy, tak. Wspominając o tym, że ma być odpowiednia ilość miejsc parkingowych, tak, odpowiednie miejsce dla dzieci do zabawy. Natomiast przypominam Państwu, że nasza decyzja nie jest obligatoryjna. Nie jest wiążąca, jest to tylko głos dzielnicy. Natomiast myślę, że nikt nie będzie miał do nas pretensji i podejmujemy uchwałę, która w jakiś sposób zabezpieczy interesy mieszkańców, jeżeli byłaby zrealizowana 100%. Dziękuję. Jeżeli nie podejmiemy uchwały wyznaczonej na terminie, to po prostu nie mamy swojej opinii. A tak projekt mówię. Jest przygotowany, więc musimy. Nie, oczywiście, że tak. Poza tym tutaj taka mała dyskusja była, czy my musimy, czy my nie musimy opiniować. Po prostu jest to prawo dzielnicy, z którego należy korzystać, bo jeżeli nie chce dzielnica korzystać z opiniowania takiej rzeczy, to znaczy sama pozbawia siebie głosu, a to tak naprawdę jest równia wsteczny, krok wstecz. A my chcemy się rozwijać, czyli mieć więcej do powiedzenia w tym temacie. Załóżmy sytuację, że nie podejmujemy dzisiaj uchwały albo podejmujemy uchwałę negatywną, czyli nie opiniujemy na przykład tego naszego zabezpieczenia 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie i w tym momencie deweloper spokojnie robi średnią krakowską 0,6-0,8 miejsca parkingowego na mieszkanie. Ma prostszą sytuację, bo nie ma tego argumentu ze strony dzielnicy, która teoretycznie żądała 1,5 miejsca parkingowego na jedno miejsce. Nie musi robić ogródka dla dzieci, bo może skorzystać z ogródka, który jest najbliżej. Napisze sobie we wniosku, że 150 metrów dalej jest ogródek, z którego będą dzieci korzystały i zamyka sobie w tym sposobem, załatwia sobie sprawę. Natomiast tu jest nasz głos, który może się liczyć. Miejmy nadzieję, że będzie się liczyć. Czyli pan przewodniczący jest za tym, ja żeby... Ja jestem za. Szkoda, bo powiedzmy sobie szczerze, te budynki i tak powstaną. Architektura i tak wyda zgodę. Natomiast my możemy coś w tej kwestii powiedzieć,
albo możemy siedzieć cicho. No niestety czasem trzeba być odważnym. Rady miejsca gdzieś tutaj nie ma radnego miejsca. Ja jestem. Jest, tak, nie jest. Ja chciałem powiedzieć taką w tej kwestii, że akurat tej sytuacji zagłosuję przeciwko budowy tego, bo rozmawiałem z mieszkańcami tego bloku i już duży był opór przeciwko tym nowym bloku, które powstały te 5 bloków. Ale co do samego miejsca, to wydaje mi się, że tam już zbyt już jest gęsto, ciasno jest, więc zagłosuję przeciwko. No i że jeszcze ta droga wyjdzie na pokrzywki. No tak. Postawiam to bez... Pan Zdzisław Pawliński, bardzo proszę. Szanowni, wydaje mi się, że tutaj będą stawiać jeszcze pokrzywki. Źle, panie Tomaszu, bardzo pana przepraszam. A te furo, nie w tym kierunku musimy dyskutować. Proszę Państwa, osiedla, jakie mamy na terenie Nowej Huty, ktoś kiedyś projektował. Projektowali to architekci, którzy znali się na tym, ile trzeba, jakich obiektów, w jakim zakresie powinien znajdować się na terenie danej dzielnicy, danego osiedla. To znaczy sklepu, przychodni, szkoły, przedszkola, etc. A teraz wstawianie tak zwanych plomb pogarsza całą infrastrukturę danego osiedla. To znaczy najlepiej, gdyby inwestor... Chcą przeszkodzić, przepraszam. To jest specjalnie tak. Proszę Państwa, inwestorzy w ogóle, to powinni otrzymywać określone tereny poza danym osiedlem. I nie budują drogi, proszę Państwa, chodniki, media. To są rzeczy najdroższe, których oni unikają. I wstawia się jedną plombę, drugą. Tutaj ktoś się wypowiadał, że można sobie w okna zaglądać. To jest niedopuszczalne. Ja się absolutnie na to nie zgadzam. I mam nadzieję, że dzielnica tutaj zachowa się odpowiednio. Czy jaka będzie dalsza procedura, bo my mamy tylko głos opiniodawczy, no to zobaczymy. Ale jest oczywiste, że mieszkańcy nie są informowani o takich sprawach. No widzę na przykład bloki przy szpitalu Rydygiera, osiedle na lotnisku. Na ten temat się pisze i nic nie pomaga. To są wersje, proszę Państwa, nie tylko to, co powiedziałem, ale jeszcze wiele innych, o których można mówić. No nie można zabudowywać komuś przestrzeni, bo jak my się będziemy czuć, proszę Państwa? Okno w okno będziemy tam zaglądać drugim. To jest bez sensu. Nie możemy podejmować opinii pozytywnej w tej sprawie i o to proszę. Dziękuję bardzo. Ja tutaj jedną rzecz, kwestia wyjaśnienia. Oczywiście każdy ma swoje zdanie na pewien, na każdy temat. Ja tylko jedna rzecz, jeżeli ktoś kupił sobie działkę, prawda, i to jest ta działka i teraz ktoś inny mówi mu, co może, a czego nie może, to jedna sytuacja taka jest, to jest plan zagospodarowania. Tam akurat nie ma tego planu zagospodarowania, to jest błąd, prawda? Bo dlatego jak mówiliśmy o planie zagospodarowania w Pieńczyce osiedle, to jest plan, który został przyjęty, on nie jest doskonały, ale on porządkuje i wtedy jest określone parametry, co może być, jakiej wysokości, jakie parametry związane z parkingami i wszystko inne. I wtedy tak naprawdę buduje się zgodnie z prawem i koniec. Teraz przy WZC jest pewnego rodzaju dowolność, bo jeżeli projektant przedstawi, że tak powiem, wszystkie spełni warunki prawa budowlanego, czy odległości od budynków, wysokości w danym terenie i tak dalej, to po prostu miasto musi mu wydać pozwolenie na budowę. Pytanie jest, czy my możemy w pewnych sytuacjach wnioskować o to, co by złagodziło to, o czym Pan powiedział. Bo jeżeli okopiemy się i powiemy, tak jak tu Pan Przewodniczący powiedział, nie podejmiemy decyzji, to decyzja i tak będzie podjęta, tylko nas nie będzie. Oczywiście można powiedzieć, że decyzja Rady, jeżeli będzie negatywna, to Rada umywa ręce od tego i powie tak, zrobili jak chcieli, bo byliśmy przeciw. Jest to pewnego rodzaju wygodne. Ja osobiście chciałbym też brać pewną odpowiedzialność za decyzję, bo ja rozumiem, że mieszkańcy, którzy mieszkają w tym miejscu, nie podoba im się to. Nie podoba im się to, bo zmienia się pewien obraz przed 30-40 lat, który mieli
z którego na początku też byli niezadowoleni, bo okazało się, że ktoś tą działkę przecież nie kosił, to non-stop był przesłan, że zagrożenie przeciwpożarowe jest tam i w ogóle. Teraz te bloki powstają w sposób naprawdę nie do końca, no irracjonalny, zgadzam się. I to, że ludzie potrafią tak mieszkać jeden na drugim, to tylko świadczy o tym, że naprawdę coś złego się dzieje i ta prywatność ludzi jest zagrożona bardzo. Ale to nie zmienia faktu, że ktoś, kto tam kupuje mieszkanie, decyduje się na to, że tak po prostu chce, bo będzie miał za to bliżej, bo jak wybuduje tak, do sąsiada, będzie miał bliżej, bo to jest urbanizowane miejsce. A jeżeli ktoś ma pieniądze, to po prostu kupuje dom, jak to wielu ludzi robi, poza miasto. Proszę bardzo, pan Tomasz Grzyb, później pan Puszkowski. Proszę bardzo. Najpierw do pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury, bo przedstawił pan tutaj stanowisko, co się dzieje, gdybyśmy nie podjęli decyzji. Natomiast my tu musimy zaopiniować warunki zabudowy, jeśli dobrze czytam. Więc nasza negatywna opinia, rozumiem, że będzie jakby przeciwna warunkom zabudowy, czyli też jakby nasze stanowisko jest takie, żeby tam się nic nie wybudowało. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, panie przewodniczący? Będzie odrzuceniem tej uchwały. No bo teraz projekt uchwały. To jest projekt uchwały. Musiałby być, moim zdaniem, musiałby być nowy projekt uchwały, który zabranił budowy w tym miejscu, tych budynków. To są dwie różne rzeczy. Tak. Okej. Okay. Czyli to zrozumiałem i... No ale to za chwilkę. Natomiast druga rzecz tutaj do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, to, że to jest działka prywatna i że ktoś tam chce wybudować blok, to jest jedna rzecz. Natomiast sprzed kilkunastu, jeśli dobrze pamiętam, lat, też właściciel BP Petroleum, British Petroleum chciał wybudować stację benzynową i wtedy mieszkańcom się to nie podobało. Ja rozumiem tutaj od radnego miejsca, że mieszkańcom się to nie podoba, z czego im się nie dziwię, bo prawdopodobnie wtedy już w ogóle nie będą mieli światła, tylko będą mieli blok. Więc tutaj jakby stanowisko Rady jest wsparciem dla tych mieszkańców, którzy nie chcą tego bloku. A to, że ktoś tam chce wybudować, no dobrze, no ale my musimy opiniować tutaj, jak ta dzielnica nasza ma wyglądać. I tak jakby pokazać to, ja wiem, że tutaj ze skutkiem nie najlepszym było stanowisko dzielnicy 14, ale oni też do tej pory protestują przeciwko budowie chorego osiedla o nazwie Avia na osiedlu drugiego pułku, gdzie ma powstać mieszkanie na 12 tysięcy osób na naprawdę no, poletku takim, na którym powinien powstać jeden, dwa bloki. Moja opinia jest tutaj, podzielam jakby zdanie radnego miejsca, to absurd jest i rozumiem, że jeżeli się więcej takich głosów znajdzie, myślę, że możemy szybko stosować taką uchwałę, w której byśmy byli przeciwni budowie. Może tej uchwały, jedna przeciwko mnie, a druga, że w razie... Szanowni Państwo, radny, proszę bardzo. To znaczy, właśnie chciałem powiedzieć taką oto sytuację, że rzeczywiście jeśli ktoś chce sobie kupić na przykład mieszkanie w tym miejscu, to pan przewodniczący ma rację, że wie, że tam będzie tak ciasno i sobie kupuje. Tylko to, co tutaj pan Tomasz Grzyb powiedział, że jakby chcemy chronić tych mieszkańców, którzy już tam są, prawda? Czyli z Albertyńskiego, że to im, że tak powiem, pogorszy się sytuację. Tu chyba o to chodzi, że my się w tej chwili zastanawiamy nad tymi mieszkańcami, którzy zastaną sytuację taką i kupią sobie takie, powiedzmy, mieszkanie okno w okno. Tylko raczej podejmując tą uchwałę, nie podejmując, staramy się pomóc tym mieszkańcom z tego bloku, chyba 37 tam jest, tak? 38. To tylko tyle chciałbym, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Pawiński, bardzo proszę, a później pan Marek. Proszę Państwa, i tu jest właśnie pytanie do Szanownej Rady Miasta Krakowa. W jakim procencie, że tak powiem, zrealizowany jest plan zagospodarowania przestrzennego, jak chodzi o gminę Kraków. Ile? 7-8%, 15%? Nie. Ale nie przekonam, to już jest chyba 40%. Dopiero 40%. No właśnie, szkoda. A mamy 60% do końca roku. No i o to chodzi, proszę Państwa. Nie chcę tu... No wiadomo. A wie Pan, jak się uchwała, co chodzi, to chodzi o... Jak tu wytłumaczyć mieszkańcom, którzy mają, że tak powiem, działkę, na której nie mogą nic wybudować. My tu nie mieliśmy nic do decyzji, ale ktoś podjął właśnie taką fatalną decyzję, że wydał tam pozwolenie na budowę. My mamy prawo powiedzieć nie i ja na pewno będę głosował nie, bo rzeczywiście, no szkoda, że mieszkańcy nie dostali jak
jakoś szerzej poinformowani o tej sprawie. No, zobaczymy, jak będzie się spodziewać. Znaczy spółdzielnia, podejrzewam, że... No właśnie, spółdzielni to nie, to nie tereny spółdzielni. Ale nie została poinformowana? Że będzie coś budowane? Nie, nie słyszałem. Ja to mam projekt, żeby tą informację przekazać i zabrać dokumenty, bo to jest ważne, żeby spółdzielnia też wiedziała. Na pewno jedną rzecz porządkową, a jeszcze tutaj tak? Ale ja rozmawiałem. Przepraszam, pan Marek Bartoszek najpierw, a później pan Wojciech. Rozmawiałem właśnie dzisiaj i na moje pytanie, znaczy jak powiedziałem, że będą tam jeszcze oprócz tych pięciu, to jest. Mówię, wszyscy zwariowali, no także nikt o tym nie wie. Jeżeli by uchwała taka była, że jeszcze pozwala, że jeszcze rada, gdzie to są nasze wybory właśnie w tym miejscu, stamtąd jest głosowanie radnych. No i to tak nawet nie pasuje, żebyśmy to zagłosowali, żeby tam ich wybudować jeszcze kilka roku. Tylko jeszcze tak, pan radny Wilczycki, proszę. Ja się odniosę do tego. Zastanawiam, czy jest jakiś sposób pogodzenia tego budynku. Jakby stanowisko rady przeciwne generalnie budowie, ale w razie przyznania UZ-ki z zastrzeżeniami, które są tu ujęte. Myślę, że nie. Chyba, że nie. No bo... Myślę, że nie. To nie można zjeść jasno, czyli ciasno. Odrzucimy... Przepraszam, za chwileczkę, ja to rozumiem. Nagle te warunki znikną. Pan Pawiński najpierw, proszę bardzo. Nie chcę tutaj wpływać na kogokolwiek, ale wydaje mi się, i to trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, jeżeli Rada Dzielnicy podejmie pozytywną, jeśli przegłosujemy pozytywną opinię w tej sprawie, wpłynie to na negatywną opinię całej Rady Dzielnicy. Proszę się zastanowić. I zagłosować na nich. A tego akurat nie rozumiem, ale to... A, zrozumiem tam. Powoli. Nie dzisiaj, już tutaj, to tam tak? Ja chciałem tylko państwu zwrócić uwagę, że proszę sobie przeczytać tekst uchwały, że my zgadzamy się na budowę tych budynków pod warunkiem uwzględnienia poniższych warunków. Jeżeli chociaż jednego warunku z tych, które myśmy przedstawili, inwestor nie spełni, czyli to tak jakbyśmy byli przeciwko. Dokładnie, ja też tak to jakie są warunki dzielnicy? Jeżeli one będą spełnione, to uważam, że blokowanie w sposób sztuczny jest nieskuteczne, bym tak powiedział. Lepiej dojść w niektórych miejscach do kompromisu, niż ustawienie na zasadzie, że nie, bo nie. Przykład akurat tutaj spółdzielni Jutrzenka i stacji BP nie był dobrym przykładem ze względu na to, że spółdzielnia dysponowała swoim terenem. Tutaj w ogóle był... Także to nie jest dobry przykład. Ale tutaj był pan najpierw wieczorem. Chciałem podkreślić, że to, co powiedział pan przewodniczący Szewczyk, jest dosyć istotne, bo rzeczywiście generalnie podejmując, głosując za tą uchwałą, to wyrażamy się jasno, że tylko i wyłącznie to możemy uznać pod warunkiem spełnienia tych wyszczególnionych przez nas naszych wniosków. Jeżeli te wnioski mają być niespełnione, to wtedy w tej wymowie jesteśmy przeciwni. Oczywiście, no, tak to trzeba rozumieć. I wydaje mi się pokazywanie tego w sposób... Ale no to wtedy ignorują naszą uchwałę. To znaczy, że jesteśmy przeciwni. Dokładnie. Naszą sugestię. Proszę bardzo, pan Szczurkowski. Ja podzielam zdanie pana Szczurka radnego. Rzeczywiście, że to rzeczywiście chyba o to chodzi, że jak my określamy pewne założenia, i to oczywiście pana Szewczyka, pewne założenia zakładamy, że tak ma być zrobione i tyle. Żeby ta... A tak czy siak przypuszczam, że i tak to powstanie. No i dlatego wydaje mi się, że dzielnica, oczywiście można to pokazywać bez uzasadnienia, prawda? Czyli jeżeli ktoś będzie chodził i mówił tak, że Rada Dzielnica popiera starania budynków i nie powie pod jakimi warunkami, to świadomie będzie manipulowała informacją, bo prawda by była wtedy pełna, jeżeli się mówi, że Rada Dzielnicy poparła ten wniosek, ale powinien ten wniosek zawierać to i to. Bo jeżeli tego nie dopowie, to pokaże to w złym świetle. I dlatego mam tutaj od razu mam prośbę do osób, które zamierzają tutaj tą złą, prawda, jak to pan Pawlicki powiedział, jak nie mogę przytoczyć, złą stronę trzymać, prawda,
czy ze złej strony się dzielnica pokaże. Właśnie dzielnica się pokazuje od strony takiej, że my podchylamy się nad tematem, a nie zamykamy oczu, niech się dzieje coś innego, byle nie to. Bo to nie jest rozwiązywanie problemu. Z całym szacunkiem powiem przykład tutaj pani, która przyszła do mnie na dyżur, która chce parkingi w jednym miejscu, a nie chce w drugim. I pokazując jej kwestie finansowe, ona mówi, że to się należy, że te 5 miejsc parkingowych za 300 tysięcy, tam za 200, to się należy, a tu nie wolno. To ja mówię, gdzie tu jest oko gospodarskie? Gdzie tu jest pewnego rodzaju odpowiedzialność za środki? No, byleby nie u mnie. Prawda? To więc nie jest do końca podejście, że tak powiem, samorządowe, a tym bardziej, ja bym powiedział, odpowiedzialne wydawanie pieniędzy i to jeszcze publicznych, bo to nie moje, bo gdyby ona musiała z własnych pieniędzy to zrobić, to na pewno by tak nie zrobiła. Bo to się nie opłaca i nie ma merytorycznych uzasadnień. Tutaj akurat, tak jak pan Pawiński powiedział, mogą być wątpliwości osób, które tam mieszkają, oczywiście. Tylko ja, tak jak powiedziałem, chciałbym tutaj iść tym tonem, który tutaj pan przewodniczący zaproponował Szewczyk, że określmy pewne ramy, bo to, że to jest działka budowlana, to jest fakt. I nie dyskutujmy z faktem, bo faktu nie zmienimy. To jest działka budowlana na dzień dzisiejszy i wybudują tam coś. Tylko żeby wybudowali jak najmniej uciążliwe rzeczy dla mieszkańców. Pochylmy się nad tym. I takie jest moje zdanie prywatne. Oczywiście Rada podejmie według swojego własnego sumienia. Proszę bardzo, pan Pawiński, tylko chciałbym, żeby tutaj pani Małgosia zapisywała osoby do dyskusji. Kto jeszcze? Pan Tomasz Grzyb, Tomasz Szewczyk, kto jeszcze? Tyle, zamykamy listę mówców, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, przepraszam, ale to, co pan tu w tej chwili wygłosił, to już jest na granicy manipulacji. Nie wolno ludzi krzywdzić. Ludzie w ogóle nie wiedzieli, okoliczni mieszkańcy, że tam ma powstać jakiś 9-piętrowy budynek. I panie Tomaszu, te nasze tak zwane uwarunkowania w stosunku do tego, w jakim miejscu znajdą się ludzie po wybudowaniu tego wieżowca, to jest małe piwo. Proszę, żeby radni zagłosowali przeciw tej uchwale. Dziękuję. Ja poinformuję mieszkańców o tym. Natomiast ten temat drugi, który pan poruszył, to jest nie w tym miejscu. Okej, dobrze. Pan Tomasz Grzyb. To znaczy ja naprawdę proszę mi wyjaśnić, jeśli myślę źle. Czyli my mamy możliwość zaopiniować, z całym szacunkiem dla komisji, ale naprawdę ja myślę, że kłopotem tutaj w tej zabudowie nie jest ilość miejsc parkingowych czy placy zabaw. Oczywiście. To jest kwestia tego, że po prostu ktoś będzie miał ciemno przez cały dzień w mieszkaniu, jak powstanie taki kolos. Naprawdę bardzo bym prosił, nie wiem, jeśli naprawdę ciężko jest to zrozumieć, proponuję zrobić przerwę i przespacerujmy się tam. Tam naprawdę jest 40 czy 50 metrów, w którym ma powstać kolejny blok. Nie wiem, czy państwo widzieliście tego dziwoląga, który powstał na siedlibie drugiego pułku lotniczego. Ktoś sobie kupił działkę o szerokości, nie wiem, 15 metrów i wybudował tam blok, który wygląda jak pudełko zapałek i to nawet nie do końca proporcjonalne. Tak, jest tak. Moim zdaniem po prostu tutaj nie powinniśmy opiniować tego, czy potrzeba nam miejsc parkingowych, czy placy zabaw, tylko wyrazić naszą opinię, że jest to chory pomysł. To tyle. Dziękuję. Chyba moje zdanie jest... Pan Tomasz Szewczyk, ale dyskusja była zamknięta. Ja chciałem jeszcze ad vocem tutaj też... Może teraz no to ad vocem, proszę. Znaczy powiem tak, bardzo szanuję to, co powiedział pan radny Grzyb, tylko to byłaby dobra wypowiedź w kontekście, gdyby nasza opinia była wiążąca. To wtedy tak, zdecydowanie mówimy nie i mamy pewność, że to nie przejdzie. Ale wręcz jest przeciwnie, musimy uwzględnić to, że akurat wiemy, że to będzie. W związku z tym my nie dyskutujemy, czy to jest dobre, czy złe, bo to jest złe. Ale skoro wiemy, że to będzie, to próbujemy zminimalizować te uciążliwe skutki. I taki był zamysł właśnie oficjalny. Szanowni Państwo, ja tak, poruszę dwie kwestie. Jedną jeszcze prosimy, żeby zwrócić uwagę na projekt uchwały, gdzie w 25% zabezpieczamy teren inwestycji jako teren biologicznie czynny, czyli można powiedzieć teren zielony, czyli jest to 1/4 inwestycji. A druga kwestia tutaj, co radny Szczurek podniósł. Jeżeli byłbym szefem architektury, nie pozwoliłbym na budowę tych budynków. Powiedziałbym nie. Natomiast jestem radnym dzielnicowym i wiem, że te budynki powstaną i staram się zabezpieczyć tych mieszkańców w taki sposób, jaki potrafię najlepiej. Dziękuję bardzo. Okay. Zamknięta dyskusja. Przechodzimy do głosowania. Kto z panem radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Zgadza się liczba? Czy ktoś dwa razy głosował? Nie, sprawdzę sobie tylko listę. Obecność. Panamka nie. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Może też nie głosował. To jeszcze raz. Reasumpcja, przepraszam, musimy zrobić tak, żeby było wszystko jasne. Jeszcze raz. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. 8. A pan Malara? Tak, głosowało. Kto wstrzymał się od głosu? Proszę. 2. No, ale przed tym pan, ale przed tym pan Bawiński głosu się wstrzymywał. Uchwała jest podjęta, dlatego że głos przewodniczącego jest decydujący wtedy, kiedy jest równoważny. Czyli stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Marii Dąbrowskiej.